Siemandero. Dzień dobry. Dzisiaj jest 28 kwiecień. Około 10 po 9. Czas na śniadanko. Teraz zobaczycie, co ja tutaj mniej więcej czasem jadam. Akurat dzisiaj będą wafle ryżowe. Rączki myjcie. Myjcie rączki zawsze. Słuchajcie, akurat dzisiaj będą 3 wafle ryżowe, w tym 2 będą tylko posmarowane. Tak po poznańsku trochę. Taki serek. Można powiedzieć czosnkowo-śmietankowy. Z jakimiś ziółkami. 60 chyba 9 centów czy 8. Bardzo dobry. Jako baza. Nożyk do smarowania. I dajemy sobie. Pyk, troszkę tego i pyk. O, wiem, co źle zrobiłem. Czyli jednak posmaruję 3. Zapomniałem, a miałem tak zrobić. Czyli jednak posmaruję 3 wafle. O właśnie, nie. Patrzcie, zapomniałem się. Sprawa jest taka, że najpierw dajecie sobie serek, a na serek smarujecie dopiero ewentualnie tym serkiem, z uwagi na to, że później ja tutaj dodaję ogórek i ten ogórek zjeżdża wtedy, jeżeli jest sam serek. Wczoraj miałem taką sytuację i mi to się wszystko rozdupcyło i mi pierdykło na stół. Także taka była sytuacja. Serki to są zwykłe, na kosztują 88 centów, to jest bodajże chyba cheddar topione, czyli nic nadzwyczajnego. Bum. I patrzcie, posmarujecie sobie tutaj cyk pyk. Serek jest załatwiony. Do tego mam ogóreczka pokrojonego w cienkie plasterki, bo akurat tak lubię. Także sobie kładziecie ogóreczek, pyk. A i tutaj dzięki temu, zobaczcie, nie będzie wam zjeżdżało, pyk. Ostatnio jestem mega fanem ogórka. Bum, jest ogórek. Get you some of that. Do tego sól, zwykła sól. Jak ktoś jeszcze lubi, z dirka, best one, czarny pieprz. Tak? Czarny pieprz, zwykły pieprzyk. Troszkę pieprzu dla smaku, dla kurażu. Dużo soli, bo ja lubię sól. Dużo soli, solimy. I jeszcze mam z Doritosów ostry sosik, hot salsa. Powiem wam, że kiedyś te sosy były lepsze, a zobaczcie, jaka to jest teraz woda. W sensie, kiedyś były gęste, a teraz to jest praktycznie jakaś taka woda. No, a ja sobie jeszcze daję, ale poważnie powiem wam szczerze, ten sos jest naprawdę ostry. Przynajmniej jak dla mnie. Agnieszka lubi bardzo ostre rzeczy, papryczki. Mówiliśmy na filmiku. Jest taka tutaj szklarnia, pojedziemy na nią w piątek. Mają na całą Europę, boże, nawet może na świat, a na pewno na Holandię. Hodują zajebiście ostre papryki różnych odmian, nawet skorpiony, nieskorpiony. Także podjęła się challenge'u i będziemy w domu i będzie challenge, będzie Agnieszka jadła te różne papryki. O, chociaż ja to cienko widzę, bo ostatnio jak jadła te papryki, to chyba na kiblu żygała z 2 godziny. No, także tak miała. Dobra, teraz to jest tyle. Tak wygląda śniadanko. Jeszcze został ogórek, to później po chrupie. Do tego oczywiście wchodzi Monster Hydro, bo musi być. I tyle. I teraz muszę wrzucić pralkę. Czyli dajmy na to, że wrzucamy na bawełnę. A to jest jakiś tam Beko model. To są takie programy. W środku bimben almost pełny. Zamykacie drzwi, maszyna losująca startuje. Czekajcie, zaraz muszę wziąć płyn. O, tu jest płyn. Tylko, że
To już nie jest płyn z Jumbo, bo to ostatnio mieliśmy ten płyn z Jumbo do koloru. Bardzo dobry płyn, ale zostawiłem to opakowanie, bo jest bardzo fajny korek, tutaj dozownik. I tu nic się z tego nie kapie, nie leje, a kupiliśmy ostatnio chyba, nie pamiętam. Ojeju, jaki to był płyn. Jakiś za 6 euro, 2,7 litra. Nie pamiętam jakiej firmy, ale bardzo ładnie pachnie. Już go kiedyś mieliśmy. No, i tutaj sobie nalewam. Cyk, fuch, pyk. Koreczek. Prawie cały bęben. Koreczek płynu. Tutaj pyk. Tutaj macie jeszcze taką zatyczkę. Zapadkę jak tama. Żeby ten płyn za bardzo, wiecie, nie spływał od razu. Jak macie proszek, to się podnosi i normalnie się sypie proszek, a jak płyn, to możecie sobie tutaj zablokować. I co? Zobaczcie, 2 godziny 18, jaki popieprzony długi program. Można go zrobić fast na godzinę 13, a można dać jeszcze ekstra wodę. Naprawdę te programy są tutaj do dupy, nie polecam tej pralki. Tyle, włączacie start. Cyk. 1400 obrotów, to się zmniejsza na 1200. Ale to jest do kolekcji, jest suszarka. Pyk. Podobny sterownik, wszystko podobne. Tutaj macie model DC, coś tam, coś tam. Na tej macie też tutaj model. Możecie sobie sprawdzić. To jest suszarka. O, tu są jeszcze rzeczy wysuszone, których zapomniałem wczoraj wyciągnąć. Czekajcie, tutaj zakręcę ten płyn. O, tutaj płyn. Bum, stawiam na górę. Tutaj jeszcze blenderek Philipsa. Cyk, pyk. Z plastikowym kubeczkiem. Bardzo fajna rzecz, żeby sobie jakieś smoothie robić, nie smoothie. To jest fajne. No i tutaj zobaczcie. Tutaj macie filterek na frafosce. Zobaczcie, jakie to wszystko jest udupcone z prania. Także to jest też do dupy. Tutaj macie różne programy. Z Eco. Suche, bardzo suche, tutaj macie na syntetyczne, suche, bardziej suche, sportowe. Tutaj możecie sobie czas ustawić. Szkoda, że nie ma 45 minut, bo by mi się przydał ten program, a nie 60 minut. I tutaj włączacie, akurat to jest fajne, że jest światło w suszarce, w pralce nie ma. No, tak to wygląda suszarka, a zresztą mogę wam na przykład dla fazy pokazać. Włączacie, i to się kręci. Cyk, pyk. Tutaj nie ma żadnego czasu, żadnego timera. Znaczy timer można sobie ustawić, ale nie ma żadnego czasu. No. Możecie sobie, tutaj pokazuję, kiedy trzeba filtry wymienić, bo właśnie wam pokażę, to jest jeden ten filtr. Tutaj macie drugi filtr. Tutaj jest na wodę. Tu się wyciąga i się wylewa wodę, która jest po suszeniu. I tu jest też filtr taki, no powiem wam, taki kondensator. Się wyciąga. I to raz na jakiś czas tam ta suszarka wam pokazuje, kiedy go wyczyścić, bo wystarczy iść pod prysznic i go prysznicem zlać i tam właśnie te farfosle z niego, wiecie, wypadają. No, dobra, i to tyle. No słuchajcie, życzę wam fajnej środy, smacznego śniadanka, jeżeli, wiecie, zaczynacie. A ja zabieram się za konsumpcję i jeszcze coś później wam skleję dzisiaj. No, także... Yo i bye, do później.